Ponad 350 osób, przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych, pracowników kadry zarządzającej oraz marketingu sektora MSP uczestniczyło w środę 2 września w Kongresie Praktyków Biznesu zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Wydarzenie stanowiło oficjalną zapowiedź 5. Europejskiego Kongresu MSP, który już w październiku odbędzie się w Katowicach. W trakcie trwających cały dzień praktycznych prelekcji każdy przedsiębiorca mógł otrzymać pakiet wiedzy z wszystkich niezbędnych mu obszarów, m.in. prawa pracy, finansów, zarządzania, public relations czy technik sprzedaży i negocjacji. Proszę nam powiedzieć, bo jesteśmy na Kongresie Praktyków Biznesu w Wyższej Szkole Humanitas, dlaczego zdecydowaliście się na zorganizowanie takiej imprezy? Uczelnia prowadzi na co dzień monitoring rynku pracy i mieliśmy takie obserwacje, czego potrzebują pracodawcy i pracownicy. W związku z tym przygotowaliśmy projekt wydarzenia Kongres Praktyków Biznesu, który jest imprezą poprzedzającą 5. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw i oferujemy dzisiaj wiedzę w wielu dziedzinach. Prawo, podatki, zarządzanie, PR, marketing, wszystko to, co jest potrzebne, aby prowadzić firmę, aby firmę rozwinąć, aby wyprowadzić ją z kryzysu. Więc uczestnicy mają okazję w pigułce w ciągu jednego dnia zdobyć dużo nowych umiejętności. No właśnie, bo tutaj są różne wykłady, różne jakby projekcje. Proszę nam właśnie powiedzieć, co tutaj ludzie, którzy chociażby pierwszy raz tutaj przyszli, mogą wynieść z takich wykładów? Postawiliśmy na kilka obszarów tematycznych. Pierwszy to był PR i marketing, drugi prawo, podatki, dotacje unijne, zarządzanie, coaching. Teraz będziemy mieli sprzedaż, negocjacje. W związku z tym pełna gama tematów, które są potrzebne przedsiębiorcy, aby odnieść sukces. Kongres Praktyków Biznesu został podzielony na 4 panele tematyczne, zaś przez cały czas każdy chętny mógł odbyć indywidualne konsultacje przy stoiskach eksperckich z różnych dziedzin. Myśli Pani, że tacy młodzi przedsiębiorcy, którzy na przykład pierwszy raz tutaj przyjdą, wyniosą coś dobrego, jakąś wiedzę z tych właśnie wykładów i projekcji, które się tutaj odbywają? Myślę, że tak. Bardzo dużo praktycznej wiedzy nawet ja sama zaczerpnęłam. Bardzo mi się podobał wykład o PR-ze pana doktora Dudka. Świetnie. No i teraz czekamy na dalsze. No właśnie, bo pani coś wspomniała o finansowaniu, że zajmuje się finansami. Co by pani mogła doradzić takim młodym przedsiębiorcom, właśnie, którzy startują ze swoją firmą, przedsiębiorstwem właśnie w tym dziale finansowania? Najpierw pomysł, potem plan, potem realizacja. A tak naprawdę pokora i cierpliwość. Wszystko powoli przyjdzie. Takich przedsięwzięć powinno być coraz więcej w regionie. Należy przede wszystkim skierować tego typu przedsięwzięcie na praktyków, czyli nie robić spotkań, gdzie mówią teoretycy, gdzie są zapraszani wykładowcy, natomiast korzystać przede wszystkim z wiedzy praktyków, z biznesu. No właśnie, słuchając tych praktyków, taki młody przedsiębiorca, co może wynieść właśnie z takich wykładów, które tutaj się odbywają? Przede wszystkim wiedzę, w jaki sposób nie popełniać błędów, tak? Ponieważ te osoby, które już wykładają, pokazują tą swoją wiedzę, bardzo często pokazują różnego rodzaju błędy, które wcześniej popełniły. Bardzo często dana osoba dostaje w pigułce wiedzę pod względem różnego rodzaju narzędzi, które można wykorzystywać, bezpłatnych, płatnych. Także to jest wiedza przydatna, ponieważ praktycy ją w jakiś sposób przekazują. No właśnie, wspomniał Pan o błędach. Może z Pańskiego doświadczenia doradzi Pan właśnie naszym widzom, jakie błędy niestety popełniają ci młodzi przedsiębiorcy najczęściej? Najczęściej młody przedsiębiorca popełnia jeden zasadniczy błąd. Bardzo często ta dana usługa, bądź też ten dany produkt, który jest skierowany do rynku, nie zawsze jest sprawdzony pod względem tego, czy ten rynek rzeczywiście tego potrzebuje. Tak? Czyli jeżeli nasz dany pomysł na biznes nie rozwiązuje jakiegoś problemu danej grupy, no to tak naprawdę w tym momencie on jest tylko i wyłącznie nam potrzebny. Więc w pierwszej kolejności zapytajmy się rynku, czy to konkretnie potrzebuje. Dwa, pod względem marketingowym. Bardzo często przedsiębiorcy bardzo dużo środków kierują nie pod tą reklamę, pod którą powinni dawać. W związku z tym też te pieniądze lądują w błocie. Kongres Praktyków Biznesu planowany jest jako wydarzenie cykliczne i odbędzie się także w przyszłym roku.